1 grudnia, zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego w Legnicy, odbyła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu, otwierająca 5. kadencję działalności samorządu powiatowego. W zaproponowanym porządku obrad uwzględniono przeprowadzenie wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Powiatu, starosty i członków zarządu powiatu, jak również składu poszczególnych komisji. Sesja, którą otworzyła i prowadziła do momentu wyboru nowego przewodniczącego Rady Powiatu, Maria Piwko, rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez obecnych radnych. Wręczę Państwu decyzję o powołaniu Państwa na radnych. I jeszcze raz ze swojej strony gratuluję i życzę owocnych obrad i prac w przyszłości. W gronie 17 radnych 9 osób pełniło mandaty w poprzedniej kadencji, natomiast 4 radnych znalazło się w Radzie po raz pierwszy. W pierwszej kolejności dokonano wyboru przewodniczącego Rady Powiatu, którym został Roman Sadowski. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów. Bogusława Radecka-Pych 7, Roman Sadowski 9. Komisja stwierdza, że przewodniczącym Rady Powiatu został wybrany pan Roman Sadowski. Chciałbym życzyć również z tego miejsca kolegom i koleżankom radnym, nowo wybranym, ale starym i nowym, owocnej współpracy i dobrej pracy na rzecz tej naszej lokalnej społeczności, społeczności szkapiatowskiego. Raz jeszcze dziękuję. Na wiceprzewodniczących wybrani zostali Jan Grygorcewicz oraz Sylwester Rudziec. Jan Grygorcewicz, 10 głosów za tak, 6 głosów za nie. Sylwester Rudziec, 10 głosów za tak, 6 głosów za nie. Komisja stwierdza, że wiceprzewodniczącym Rady Powiatu zostali wybrani radny Jan Grygorcewicz oraz radny Sylwester Rudziec. Kolejnym punktem sesji był wybór starosty. Jedynym kandydatem był aktualnie urzędujący starosta jaworski Stanisław Laskowski, który w głosowaniu tajnym uzyskał wymaganą prawem bezwzględną większość ustawowego składu rady. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na starostę powiatu jaworskiego komisja stwierdza, że w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Głosów ważnych oddano 16, głosów nieważnych 0. Kandydat uzyskał 10 głosów za, 6 głosów przeciw. Komisja stwierdza, że starostą powiatu jaworskiego został wybrany pan Stanisław Laskowski. Na stanowisko wicestarosty Stanisław Laskowski zarekomendował Radzie Arkadiusza Baranowskiego, natomiast na członków zarządu powiatu Piotra Pieniążka, Henryka Hawrylewicza oraz Stanisława Witka. Mam przyjemność zgłosić na członków zarządu następujące osoby. Pana Arkadiusza Baranowskiego, pana Henryka Hawrylewicza, pana Piotra Pieniążka oraz pana Stanisława Witka. Jednocześnie proponuję na wicestarostę jaworskiego pana Arkadiusza Baranowskiego. I pozwólcie, że Państwo, że krótko uzasadnię zgłoszone kandydatury. Pan Henryk Hawrylewicz, 62 lata, od 1982 roku do 2010 nieprzerwanie pełnił funkcję najpierw naczelnika gminy, a później wieloletniego wójta gminy Paszowice. Ma duże doświadczenie, wiedzę w zakresie funkcjonowania samorządu, jak również instytucji publicznych. Posiada wykształcenie wyższe, Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Od 1979 roku do 2011 roku pełnił funkcję prezesa zarządu gminnego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W latach 2003-2008 był członkiem zarządu Unii Gmin Śląskich i w latach 1998-2002, czyli w pierwszej kadencji był radnym powiatu jaworskiego, jednocześnie przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pan Piotr Pieniążek w ubiegłej kadencji był członkiem zarządu powiatu jaworskiego, ma 54 lata zawodu, jest nauczycielem od 30 lat, pełni funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Targoszynie. Aktywnej działalności społecznej i samorządowej, pełni funkcję prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie.
Jest także prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Dargoszyn, które realizuje wiele inicjatyw, m.in. z zakresu kultury, sportu, ochrony zabytków, uprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Był radnym Rady Powiatu ostatnich dwóch kadencji, pełnił również w tym okresie funkcję członka zarządu powiatu jaworskiego. Pan Arkadiusz Baranowski ma 35 lat, posiada wykształcenie wyższe prawnicze, studia podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego i handlowego. W 2013 roku kończy aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Ma doświadczenie w sprawach samorządu terytorialnego, zajmował się pozyskiwaniem inwestorów. W przeszłości był pracownikiem Legnickiej Strefy Ekonomicznej, pracował w Polfie Warszawa i w Polfie Tarchomin. Aktualnie zatrudniony jest w jednej z firm na terenie miasta Jawora. Pan Stanisław Witek, lat 61, posiada wykształcenie wyższe, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytecie Wrocławskim. Przez 37 lat był nauczycielem, jest przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania. W latach 94-98 był delegatem do sejmiku województwa legnickiego. W latach 2010-2014 był radnym Rady Powiatu w Jaworze, jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów. Pan Arkadiusz Baranowski, 10 głosów za, 5 przeciw. Pan Henryk Abrylewicz, 11 głosów za, 4 przeciw. Pan Piotr Pieniążek, 10 głosów za, 5 przeciw. Pan Stanisław Witek, 11 za, 4 przeciw. Komisja stwierdza, że skład Zarządu Powiatu Jaworskiego weszli następujący radni. Pan Arkadiusz Baranowski jako wicestarosta, pan Henryk Habrylewicz, pan Piotr Pieniążek, pan Stanisław Witek. Na zakończenie inauguracyjnej sesji dokonano wyboru składu poszczególnych komisji. Chciałbym pogratulować wszystkim radnym, którzy zostali obdarzeni swoim zaufaniem przez mieszkańców naszego powiatu, którzy dzisiaj złożyli ślubowanie. Chciałbym również pogratulować moim kolegom, nowym członkom zarządu tarnogórskiego i złożyć podziękowanie. Na początku chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Jawora za udzielone poparcie i obdarzenie mnie swoim zaufaniem, mojej rodzinie i bliskim za wsparcie i zrozumiałość, radnym, którzy oddali na mnie swoje głosy. Szczególnie pragnę podziękować swoim współpracownikom, z którymi do tej pory miałem przyjemność współpracować. Szczególnie pragnę podziękować mojemu zastępcy Michałowi Lękiewiczowi, członkom poprzedniego zarządu, panu Zygmuntowi Mernerowi, Józefowi Święciskiemu i Piotrowi Pieniążkowi, który będzie dalej ze mną współpracował. Chciałbym jednocześnie podziękować wszystkim dyrektorom jednostek powiatu jaworskiego za to, że byli ze mną, wspierali mnie i akceptowali podejmowane przeze mnie wcześniej działania. Jednocześnie chciałbym złożyć deklarację. Chciałbym współpracować ze wszystkimi radnymi, ale to oczywiście od rady będzie zależeć, czy ta współpraca będzie się układać poprawnie, czy będzie się układać tak jak w poprzedniej kadencji. Nie chciałbym po prostu przeżywać tego, co się działo w poprzedniej kadencji, prób odwołania, różnego rodzaju zarzutów, skarg. Proszę Państwa, mieszkańcy obdarzyli nas swoim zaufaniem po to, żebyśmy realizowali pewne działania na rzecz naszego powiatu i na rzecz naszych mieszkańców, a nie żebyśmy tutaj z tej sali konferencyjnej zrobili pole wojenne po prostu. Mam nadzieję, że tak nie będzie i chciałbym jeszcze raz zadeklarować swoją współpracę. Jeszcze raz serdecznie wszystkim gratuluję wybranych i dziękuję za udzielone im uwagi. I chciałbym bardzo podziękować za okres 8-letniej współpracy. 8 lat to jest, proszę Państwa, długi okres, ale jednocześnie pokazuje, jak szybko ten czas mija. Nawiązując do słów pana starosty, zwracam się do Państwa z gorącym apelem, ażebyście Państwo, rozpoczynając tę kadencję, mieli na uwadze, że ona też lata się skończy i że naprawdę nie jest warto już dzisiaj na wstępie zamykać sobie drogi do współpracy po kolejnych wyborach. Proszę Państwa, doświadczenia tej mijającej kadencji pokazują, że te 4 lata przebieg tej kadencji utrudnił porozumienie się na samym starcie tej kadencji. Proszę, apeluję o to, żebyśmy nie zamykali sobie drogi do współpracy,
Po 4 lata miną bardzo szybko. Szanowni Państwo, ja chcę podziękować przede wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom Straży Pedagogicznej w Białorusi, a zwłaszcza tych wydziałów, z którymi na bieżąco codziennie pracowałem. Bardzo dziękuję, bo to były niekiedy trudne momenty, nie tylko na wagę spraw, które musieliśmy wspólnie razem rozwiązywać. Być może, proszę Państwa, również mój trudny charakter był też jakąś tam przeszkodą do lepszej powodzenia się współpracy. Ale proszę Państwa, wierzę głęboko, że mój następca, czemu tego Panu serdecznie życzę, wykaże się zdolnościami osobistymi i przymiotami charakteru, które pozwolą tę współpracę nawiązywać dla dobra powiatu i dla dobra mieszkańców naszego powiatu i mieszkańców Jawora. Jestem głęboko przekonany, że te 4 lata będą naprawdę owocnym okresem, czego życzę panu starosto, panu przewodniczący Wysoka Rado, żeby ten okres był takim okresem, że po wpływie 4 lat będziecie mogli powiedzieć, że ten okres nie został marnowany właśnie na takie wojenki, jakie mówił pan starosta. Warto, apeluję o to, walczyć o zrozumienie i współpracę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Za ten okres moja osoba jest, panie wicestarosto, do pana dyspozycji. Jeżeli będzie taka wola, jeszcze zanim objęcie pan urząd, spotkamy się 5 minut i ja przekażę panu sprawy, którymi do tej pory się zajmowałem. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim za uwagę. Bardzo się cieszę, że radni obdarzyli mnie swoim zaufaniem. Chciałbym tego zaufania nie stracić. Obiecuję, że wszystkich moich deklaracji się wywiążę i składanych tutaj wcześniej obietnic dotrzymam. Dziękuję też radnym, że obdarzyli mnie jako debiutanta zaufaniem i powierzyli tą zaszczytną funkcję wicestarosty. Myślę, że tutaj będę świetnym uzupełnieniem już doświadczonego pana starosty Laskowskiego i te wszystkie propozycje, które były zawarte w naszym programie w trakcie wyborów samorządowych, czy to na burmistrza, czy dla radnych, będziemy realizować, oczywiście biorąc pod uwagę kompetencje powiatu w powiecie jaworskim i w mieście Jawor. Podczas sesji rozstrzygnięty został także plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego 2014 roku. Wyniki tego plebiscytu ogłosił przewodniczący kapituły. Niekwestionowanym zwycięzcą został starszy aspirant Leszek Niewiadomski, policjant Komendy Powiatowej w Jaworze i dzielnicowy rejonu 4. Kolejne miejsca zajęli starszy aspirant Krzysztof Węsek, dzielnicowy rejonu 11 gmina Bolków oraz starszy aspirant Marcin Baziukiewicz, dzielnicowy gminy Wądroże Wielkie. Laureaci plebiscytu otrzymali nagrody ufundowane przez samorządy powiatu jaworskiego.